Dobra, chodźcie pana chodźcie na chodźcie na kółeczkę. Brawo. Brawo, co to brawo. Panie i panowie, mamy mistrza pierwszej ligi, Gadżet Team. Cieszą się. Ja bym to inaczej zaśpiewał. Do boju, do boju, do boju, gadżety. Który idzie pierwszy? Kapitan. Kapitan, kapitan. Panie kapitanie, mission complete, misja wykonana. Trzeba powiedzieć, jesteście w ekstraklasie. Takie było założenie? Gdzieś tam się tak nam wydawało, że może by się udało. No i się udało. To się nie udało, to się wygrało. No tak, wygrało się. Dzięki chłopakom. Dzięki chłopakom. Krótkie rozmowy, bo muszę dzisiaj z wszystkimi. Krzysiu, chodź do mnie. Gratulacje, fantastyczny pojedynek strzelecki. No, przegrałeś go dzisiaj, ale nie ma się co smucić. Asystent Kanadyjczyk, no szapoba, Krzysztof, ale macie mistrza. Nieważne statystyki, liczy się to, że mamy mistrza w końcu Ekstraklasa. Brawo, drużyna, brawo, Krzysiek! Brawo, 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 idziemy. Dawid Mirek, twoja ulubiona ksywka, a czy moja ulubiona ksywka, ale nie będę, dobra, mówię do kamery. Dawid, fantastyczny sezon w twoim wykonaniu, ale też gadżet, co może ty powiedzieć? No, chłopaki spisywali się przez cały sezon doskonale, trzymaliśmy dobrze obronę. Myślę, że wszystko po naszej myśli poszło, jesteśmy w Ekstraklasie. W końcu. Ekstraklasa, jak to pięknie mi. Chodźcie chłopaki, gdzie mi to uciekacie? Znowu muszę do szatni lecieć. Grzegorz, gratulacje, wróciłeś po kontuzji, wzmocniłeś ekipę. Trzeba powiedzieć, że wróciłeś no do Ekstraklasy. No fajnie, cieszymy się bardzo. W końcu się udało po tych ostatnich barażach. Małe niepowodzenie było, ale teraz wreszcie dopięliśmy swego i oby w Ekstraklasie się wiodło jak najlepiej. Oby tak było, prowadź do szatni, bo nie wiem, która szatnia. Jedziemy do szatni. Idziemy do szatni. Są gadżedziaki, kto jeszcze nie był do wywiadu? Będzie tutaj golizna. Krystian, bramkarz, wróciłeś do gadżetu, byłeś w innych zespołach. Jak to mówią chłopcy, światło, jest światło. Jak to mówią chłopcy, nie. Poszlifowałeś formę i wróciłeś z chłopakami do Ekstraklasy. Tak jest, fajnie wygrana, cieszy, super, Ekstraklasa jest za rok. Broniło się ciężko? Oczywiście, jak każdy mecz, ale dałem z siebie wszystko i myślę, że jakimś małym stopniu pomogę chłopakom, super jest. Mam nadzieję, że nie obrazisz, mały wzrostem, wielkim sercem. Piotrek Kruczek, ja wszystkich tu znam, fantastyczne uczucie. Piotrek, chodź do kamery, Piotruś. Bardzo dobry sezon, trzeba powiedzieć. Dzisiaj gole, asysty. Chodziłeś z tymi chłopakami praktycznie na wszystkie mecze i wygraliście Ekstraklasę. Tak. Pierwszą ligę. Tak, udało się. Ekstraklasę wygramy w przyszłym sezonie. Tego życzę. Idziemy teraz do najbardziej rozmównego zawodnika, który ma podczas meczów najwięcej do mówienia oczywiście. Dariusz, żartuje, gratulacje na twoje ręce. Obrona fantastyczna, ale trzeba powiedzieć, że drużyna gadżetu fantastyczna. Zapraszam do nas, jakbyś miał taką pakę, Jasia, Cimcie, Strusia, Krzyśka, Grubego, Citka, Grzesia Brońskiego, to musiałbyś to wygrać. To był nasz obowiązek. Brawo! No, mocne słowa. Jeszcze z braci jeden Witków. Zapraszam, Krzysiu, gratulacje. Krzysiu, tak? Krzysiu, gratulacje, dzisiaj postawiliście kropkę na D. Nie było łatwo, bo presja była po waszej stronie też. Tak, strasznie duża presja. Tym bardziej, że chcieliśmy trochę Krzyśkowi pomóc w tych bramkach. No nie udało się, brakło te dwie bramki. Ale najważniejsze jest to, że mamy mistrza, jesteśmy w Ekstraklasie w końcu! Gratulacje. No to panowie, okrzyk na koniec, śpiewka na koniec i wychodzimy. Co gadżet potrafi? Proszę bardzo, to z tobą rozmawiałem, tak? No to gadżet, na koniec coś. Macie szampana? Właśnie. Środa. Od kogo? Proszę pana, trzeba to powiedzieć, jak się wszyscy szanują. Nie będziemy tutaj pokazywać może firmy szampana, żeby nie było lokowania produktów, ale meble ogrodowe, co wam przynieśli? Dokładnie. No to szacunek. Szacun największy. Szacunek. Przechodzimy na korytarz, żeby było ciszej. Przemek, za mną.
Tak jak kończyliśmy wczoraj drugą ligę, chodźmy tutaj na przedsionek. Mamy mistrza pierwszej ligi, jest nim Gadżet Team. Elka Liga Futsalu kończy już drugą ligę, jutro Ekstraklasa. Do Ekstraklasy na pewno awansował Gadżet Team, Meble Kocęba, a Brugo Grudnowak zagra w barażach. Z kim? Dowiemy się jutro. Dziękuję i do zobaczenia na jutrzejszej Ekstraklasie.